Dzień dobry, nazywam się Marcin Dorna, jestem trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Zapraszam na Extra Time. Tematem dzisiejszych zajęć będzie nauczanie zwodów. Rozpoczynamy naukę zwodów od zwodów wykonywanych bez piłki. Będzie to zwód pojedynczy w prawą i w lewą stronę. Aby zawodnik ćwiczył na prawą i na lewą stronę, ustawiamy w wyznaczonym polu gry żółte i czerwone pachołki. Przy jednym z nich zawodnik wykonuje zwód w prawą stronę, przy innym w lewą. Przy czerwonym w prawą, przy żółtym w lewą stronę. Kolejnym krokiem jest wykonywanie zwodów z piłką. Zawodnik podczas zwodu robi wypad w prawą stronę, następnie zewnętrznym podbiciem uderza piłkę w kierunku dalszego jej prowadzenia. Dzisiejsza piłka nożna polega na stworzeniu przewagi liczebnej i umiejętności jej wykorzystaniu później. Żeby stworzyć przewagę liczebną, potrzebujemy zawodników, którzy bardzo dobrze grają jeden na jeden, którzy potrafią tą przewagę wygranym pojedynkiem nam zapewnić. Stąd nauczanie zwodów jest bardzo istotnym elementem w kształtowaniu młodych zawodników. Zwody bez piłki i z piłką to element, którego nauczamy w kategorii wiekowej od 8 do 10 lat.